Nie, wcześniej o tym nie myślałam. Po prostu chciałam uczciwie zarobić pieniądze. I takiego czegoś, że człowiek dla człowieka jest tak wredny. Agnieszka Rogoza, pochodzę ze wsi polskiej, z Cetynia. Do Holandii sprowadziły mi finanse, żeby zarobić dla dzieci, żeby miały lepszy start, pokończyły szkołę. Cieszyłam się i nie mogłam się doczekać wyjazdu, bo widziałam z opowieści, że Holandia jest pięknym krajem kwiatów. Nie, wcześniej o tym nie myślałam, po prostu chciałam uczciwie zarobić pieniądze. Pierwsza moja praca w Holandii to były pieczarki. Tak, ten moment, który mi tak bardzo dał do myślenia, to właśnie był wtedy, jak Unilajci zaczęli na nas krzyczeć i wyzywać nas. Te dni to były przeróżnie dziwne, bo jednego dnia pracowaliśmy po 16 godzin, 19. A wypadał jeden dzień, 9 dzień chyba, jak pamiętam, wypadał mi wolny. Kiedy ja się rozchorowałam, nikt się tym nie zainteresował, byłam zostawiona sama sobie. Dzięki koleżankom i im pomocą jakoś wyszłam z tego. No jak zobaczyłam pierwszy odcinek wypłaty, wpadłam w straszny szał. W tym wszystkim pogniotłam ten Solaris i wyrzuciłam do kosza. No bo za te godziny pracy, które tam pracowałam, uznałam, że to jest stanowczo za mało. Byłam bardzo zdziwiona, że właśnie do tej pory nikt nic nie zareagował i na wszystko się godziły. Ja zawsze protestowałam i walczyłam zawsze o swoje. Unilajci nam powiedzieli, że jeżeli będziemy uciekać, to oni nas znajdą wszędzie. Moja ucieczka była organizowana około 2 tygodni. Koleżanki, które wcześniej uciekły, zorganizowały samochód, przyjechały po mnie. Było około 11 grudnia. Jak myślałam, że mój samochód po mnie przyjedzie, czekałam na tę chwilę bardzo długo. Jak wsiadłam, to wiedziałam, że nowy świat się przede mną otwiera. Uciekłam z piekła. Wydaje mi się, że się zmieniłam. Wiem sama po sobie, że bardziej stoję na nogach i już chyba nic mnie nie jest w stanie załamać. Zgodziłam się na ten wywiad dlatego, żeby pokazać to, że Holandia, myśląc, że Holandia jest tolerancyjnym krajem, jednak w zamkniętych murach, w czterech ścianach dzieją się takie rzeczy właśnie. Większość ludzi na pewno by w to nie uwierzyła, że w ich kraju dzieją się takie rzeczy, bo to jest w sumie nieludzkie traktowanie.